Dorota urządza mroczny pokój dla ludzi, którzy gardzą światłem. Darek wypchał Dorotę i zamierza powiesić nad kominkiem. Wspólnie stworzyli betonowy stolik, przy czym Darek przyznał, że leczy się u specjalisty. Jest dziwnie, a będzie jeszcze dziwniej. Gdzie można zabrać na posiłek wampirzycę i jej kochanka? Oczywiście do lochu. Nie wiem, gdzie jesteście, bo nie widzę kamery. Czekam na bohaterów i czuję się coraz dziwniej. Twoje marzenie spełnione. Cały świat maźnięty szarością 7500. Coś tu jest? Cześć, Dorota, ładnie wygląda. Cześć, ojejku, Ela, chyba schudłaś. Dzięki. Gdzie jesteście? Stres. Dobra, zakładam, że jest to prosto. O Boże. Terminatora. Tak. Drodzy Państwo, zatrzymujemy się, zdejmujemy ręce z ramion. Tak jest. Okej. Okay. Róg stołu. Róg stołu. Okej. Okay. Dobra. O ja, dobra. Proszę wsunąć. Miasto gdzie ślepców. Pani podaj mi sobie ręce. Ela, jestem naprzeciwko ciebie. Cześć. Cześć. To jest. Cześć. Podaję ci rękę, mój drogi. Cześć. Przez stół. Cześć. Cześć. Ja nie wiem, gdzie ktoś ma rękę. Ja nie wiem, gdzie ktoś ma cokolwiek. Boże, dobrze, że nie złapałam za jakieś różne rzeczy, za które nie należy łapać. Teraz sobie tak pomyślałam. A ja właśnie zrozumiałem, dlaczego ta restauracja jest genialna. Ela, bo ja pomyślałam, że zaprowadzę cię do miejsca, w którym chciałabyś ty najbardziej mieszkać. No, jest super. Ty masz noktowizor? Nie mam. Okay, nie mam dobra. Pojęcia, czy jesteś w tym dobra. Samym sądem. Nie, jesteśmy w tym okay. samym miejscu. Okay. Słuchajcie, na tym stole możemy sobie wymacać, tak, oprócz sztućców. Szklanka chyba powinna być też. A no, a tu jest jakiś piciu? Nie, właśnie chyba jest, czekaj, pustka. Ja mam kubek, ale... Ja mam pustkę. Musimy wyglądać jak absolutni debile po prostu. Bywało gorzej. Dziś nie masz na sobie złotej kurtki, okularów w panterkę, ani fryzury ala zaczarowany ołówek. Nie jest tak źle. Jezus! Widzisz? Nigdy Boże. Nie chce się czaić w ciemności. Dobra. Ja jestem strasznym niejadkiem, ja boję się przeraźliwie. A właśnie, nie wiesz, co jesz. Nie, strasznie nienawidzę nie wiedzieć, co jem. Rozumiem, że pani powie nam, kiedy już będzie gotowe. Już są gotowe. Ale i co? Smacznego. I mamy sobie sami radzić? Sami. Jezus Maria, i pani znika po prostu z tym czerwonym światłem. Pani, no. Pani miała... A przecież to się je... Ej, rękami się je chyba. Nie, no a jak będziesz jadła sztućcem? Przecież to... Jak dama! Czekaj. Zaczyna się zabawa. No. Czekaj. Dorota, to jest takie trochę upokarzające. Ser? Ser gorgonzola. Ja mam coś z gorgonzoli. Czekaj, a... Jakimś czosnkiem mi to czosnek nam, a też trafiliśmy na tą samą. Bardzo dobra. A obok? Dla mnie to jest zwykły twarożek. Słuchajcie, a nie macie wrażenia, że te smaki są mocno intensywne i że to nam podbija intensywność smaku? Znaczy, to na pewno, no. Bo jakby... Nie, bo zastanawiam się, że to jest tak mocno czosnkowe albo cebulowe rzeczywiście, czy gdzieś tam ten smak nam zaczyna inaczej pracować w ciemnościach. No tak, bo jakby nie widzimy oczami, tak? Więc smak musi działać dużo bardziej mocno. Już teraz rozumiem, dlaczego chcecie mieć ciemno w pokoju. Ale że kto kogo ma pożerać? Żeby absolutnie nic nie odwracało waszej uwagi od jedynego źródła światła, którym jest telewizor. Tak. Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, nerdy. A wiecie, co jest strasznie śmieszne? Bo nie widzicie, co teraz robię. W zębie tu, bo ja coś tak czuję. No. Oj, dobra. Jezus. Słuchajcie, a co byście zrobili, gdyby się okazało, że to jest za nago? O, to dobre, może sprawdźmy. Cóż moglibyśmy zrobić, no? Albo na przykład w przebraniu, rozumiesz, w przebraniu smerfa. No nic nie wiesz. Można wylizać twarz. Jezu, wy wszystko zjedliście? Aha. A, okej, okay, bo ja tak tylko dziwnęłam. Taka, jak się jest na diecie, człowiek naprawdę nie wszystko. Aha, no wszystko jest smakowite i proszę. Zatem, przepraszam, czy widzieliście, żebym cokolwiek zjadła? Nie. Pozwól, Dorota, że wyjaśnię ci tragizm tej sytuacji. Otóż pośród kilku tysięcy świadków tego żenującego spektaklu nie widziało go zaledwie dwoje ludzi. Słuchajcie, zrobię sobie chyba taki pokój u siebie, gdzie będę się obżerać w ciemnościach. Słuchajcie, ja idę na budowę, ale zostawiam was tutaj, spokojnie. No. Ja teraz poczekajcie, ja wstaję, bo wystawiam rękę. Cześć, Ela. Cześć. Cześć. Filip, jesteś gdzieś? Tutaj. O. Do zobaczenia jutro. Czekajcie, ja teraz spróbuję się stąd wydostać. Może zawołamy panią, jak żeby ci pomogła. Spokojnie, jak usłyszycie ten... Jak ja jestem świetna, łup, to znaczy, że to ja jestem.
Nie, spokojnie, ja jestem po prostu w tym świetna. O, o, ale prawda, że jestem w tym świetna. O, niech ktoś ci tam pomaga. Już, no bez mam panią, jaj, mam panią. Spoko, mam panią. No, no, na razie. Błagam cię, Filip.